Witam bardzo serdecznie wszystkich fanów gry FIFA. Razem ze mną prawdziwy król środka pola, Karol Linetty i postrach bramkarzy pod każdą szerokością geograficzną, Arkadiusz Milik. Zobaczmy, jak radzą sobie na wirtualnej murawie. Zatem zaczynamy. Arek, przygotowałem dla Ciebie, co myślę, że nie jest wielką niespodzianką, skład z Ligi Holenderskiej. Myślę, że prawdziwym gwoździem programu i gwoździem Twojego składu będą dwie karty legend. Pierwsza z nich Patrick Kluivert. Myślę, że macie wiele wspólnego. Obaj jesteście napastnikami, obaj zaczynacie w Ajaxie Amsterdam. Patryk później skończył w Barcelonie, w Milanie, czego Tobie też życzę, także żebyś podążał jego drogą. I środkowy obrońca. Brzmi znajomo? Brzmi znajomo. Frank de Boer. Proszę Państwa, to chyba jedna z nielicznych sytuacji, kiedy to zawodnik może postanowić, czy da zagrać trenerowi, czy też posadzi go na ławce. Także... Od razu do rezerw. Od razu do rezerw. Nie, a tak na poważnie, no to fajne. Naprawdę fajne karty, fajny ustalili skład, szczególnie Kluiverta w napadzie. Widzę, że bardzo dużo overall, dlatego na pewno skorzystam z tego. No, trener na doświadczeniu. Na drobku zdecydowanie. Zdecydowanie na drobku. Wiele meczy w kadrze, w klubie. Tak jak mówię, no zobaczymy. Jeszcze parę zmian muszę dokonać, bo mi się to parę rzeczy jeszcze nie podoba, ale spokojnie. Jak Frank de Boer prezentuje się na treningach? Jest to wyczującym obrońcą? Jak gra z nami w dziadkę, no to tak naprawdę jeden z lepszych. Daje radę. Jeden z lepszych. Tak samo de Boer, przepraszam, nie de Boer, tylko Bergkamp. On może nie gra z nami dziadka, ale jak pokazuje ćwiczenia gdzieś tam na treningach, no to samo. Czapki z głów, jeden z lepszych zawodników. Jest Ryba, jest Kuba Błaszczykowski, jest Łukasz Piszczek. Także myślę, że jest kim powalczyć. Na pewno przeciwnik jest mocny, ale no, tutaj krążą legendy o tym, jak dobry jesteś w FIFA, także myślę, że dasz radę. Nie wiem, czy to będę się starał. Mam dobrych zawodników, dobre jest granie, więc myślę, że to jest najważniejsze w FIFA. Nie zobaczymy, co ta lewa strona potrafi ekstraklasowo. Będziesz atakował skrzydłami, czy raczej środek? Nie no, mam dwóch napadziorów takich, którzy wszystko strzelają, więc myślę, że trochę skrzydłami, trochę środkiem. Jak go są na piłkę, będę ładował, nie? Słusznie. Idę zobaczyć, jak swoją drużynę ustawił Arek. Ty ustawiaj, czuj się trenerem i selekcjonerem. Arek, widzę, że selekcja dobiegła końca. Na kogo postawiłeś? No tak naprawdę dokonałem takich pojedynczych zmian. W obronie zmieniłem Weltmana za Brumę z PSV. Z tego względu, że akurat mój kolega drużynowy i uważam, że jest dość szybki, dość silny. Dlatego tak się zdecydowałem. W środku pola też zmieniłem za Gudeja mojego kolegę również z drużyny, dałem Klasena. Również kolegę z drużyny? Również kolegę z drużyny, uważam, że jest lepszy. Na prawym skrzydle Kauta zamieniłem za Narsiha. Szybkość najważniejsza. No i reszta została tak naprawdę bez zmian. Karol, zatem masz do dyspozycji najlepszych polskich piłkarzy. Słów kilka o tym, jakich ustawiłeś i kto znalazł się w pierwszej jedenastce. A czy tak naprawdę tylko zmieniłem formację? Myślę, że dobra taktyka na Arka. Mam nadzieję, że dobrze się spisze. Ma dobrych, szybkich zawodników z przodu, więc troszkę trzeba zagęścić ten środek, żeby pomagali obrońcom, a z przodu mam taką ofensywę. Kuba po to będzie wszystko podpierał i myślę, że coś tam zrobię ciekawego. Czyli generalnie ustawienie 4-3-3, widzę, że trzech napastników. Nie zamierzasz raczej ryglować bramki, tylko od razu narzucić swoje warunki. Dokładnie tak, na pewno będzie mi łatwiej i postaram się najszybciej strzelić bramkę. Widzisz tę różnicę? Tak jest. Całkiem inna. Patryk Kluivert. No ciekawe, co pokaże Kluivert. Nie tu. Spalony. Nie tu chciałem, wiesz? Lewy kapitanem? Karol chyba coś... Karol, grałeś to kiedyś? Nie mogę tutaj mówić, bo później się tak skończy jak z Kędziorą na początku meczu. Pierwszy przegrałem. Dobra, bramkarza, spokojnie. Chwilę jestem rozgrzany, do Fischera piłka. Fischer 1-1. Ma bardzo dobre. Ojoj, co ci się stało? Kto tam poszedł? A, to ja. Dlatego tak dobrze. Ale babo. Arek, tak chciałeś czy zeszło ci? Zeszło. Dośrodkowanie. Ale babol. Ale Karol zaczął nieśmiało, a teraz widać, że... Oj! Aj! Czemu mi tam wcinkę robisz? Ale nie sam. No, pachniało rzutem karnym? Nie pachniało. On gra sam, wiesz? Nie gada. Ojajaj. Była szansa.
Klepa, naprawdę wygląda to. Na lewą pójdzie, na lewą. Na lewą, zamknij lewą. Kajak, wiesz, troszeczkę rozegrania, piłka. Hop. Tak jest, spokojne przygotowanie spokojne akcji. Przygotowanie akcji. Ole, już słyszałeś, ole, ole. Zatańczył tu przy linii bocznej. Daj go. Poszedł, poszedł Robert. Nie no, już się nie da złapać. No Robert, już taki to strzelasz. Ale Kuba Błaszczykowski na środku pomocy się sprawdza, prawda? Mimo, że jest jednak przyzwyczajony do gry na skrzydle, to tutaj... Oj! Sami będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czego im zabrakło do pokonania przeciwnika.